współpraca ludzi, taka typowa współpraca, taka wręcz hardkorowa, jak to najczęściej ma w miejscu w przypadku wojen, gdzie ludzie faktycznie no wtedy muszą maksymalnie się zmobilizować, żeby na przykład nie stracić wszystkiego, całego swojego pokoleniowego dorobku, całej swojej tożsamości, czyli praktycznie wszystkiego, włącznie z tym, że zostać też zabitym. Najczęściej taka właśnie już najbardziej mobilizacyjna, hardkorowa współpraca właśnie miała miejsce zawsze, jak były różnego rodzaju typowe, mocne wojny, takie wieloletnie, czy no wojny składające się z wielu poszczególnych bitew. I teraz tak. To na pewno pokazuje, że w trakcie w takich właśnie już hardkorowych wojen, to ta współpraca między ludźmi, oczywiście w danych narodach, czy tam w danych plemionach, jest na najwyższym poziomie. Jest już taka wtedy powszechna mobilizacja, wszystkie właśnie kłótnie, wszystko jest gdzieś odkładane na bok i wtedy faktycznie wszyscy koncentrują się nad jednym celem, żeby po prostu tam pokonać wroga i po prostu ocalić sobie cztery litery i zarazem jakiś cały swój, chociaż to, co zostanie z tego ocalonego majątku, jakąś tą swoją tożsamość, jakąś też oczywiście tą swoją elementarną wolność, nie? Bo wiadomo, że jeżeli się wojnę przegrywa, no to zostaje się niewolnikiem, tak mniejszym lub większym tego stopnia znaczeniu, ale zostaje się niewolnikiem, a więc oprócz tego, że się zostaje pozbawiony kapitału, to się zostaje jeszcze pozbawiony wszelkich jakichś swoich przywilei, swojej tożsamości itd., itd., a więc można najwyżej tylko na kogoś harować za tak zwaną miskę ryżu, czy za jakąś tam skromną porcję jedzenia, no bo do tego się to wszystko wtedy sprowadza. Albo jak się jest niepotrzebnym, to się zostaje zabitym, albo się haruje jak wół za niezbędne minimum, żeby jeszcze jakoś tam przeżyć, przetrwać, żeby móc jak najwięcej dla tego, co mnie podbił, jak krwawicy wypracować, nie? Bo to się toczy tak naprawdę wojny od zawsze. No i wtedy, jeżeli wszystko jest na jedną szalę postawione, no to wtedy faktycznie ta mobilizacja i współpraca jest na najwyższym poziomie. Ale jakie ustroje najlepiej sprzyjają do takiej współpracy, do takiej ogólnospołecznej mobilizacji, to, że tak powiem, parcia wszystkiego jak gdyby w miarę w jednym kierunku, tak jak jest to właśnie w sytuacji wojny, gdzie wszystkie właśnie, nie właśnie są odwieszone na kołek i wszyscy faktycznie pracują i na froncie, i poza frontem, i tak dalej, na jedną sprawę, na jedną rzecz, żeby po prostu ocalić sobie tyłki, żeby jakoś, no żeby nie zostać niewolnikiem, względnie ewentualnie nie zostać zabitym, jak się będzie za mało przydatnym, czy jakby nie, jeszcze mógł wróg mnie jakoś wykorzystać, no to wiadomo, że zniewolić mnie do jakiejś właśnie hardkorowej roboty. A więc jakie ustroje mogą do tego typu, no niejako mimo wszystko twórczej współpracy, a przede wszystkim na pewno najbardziej efektownej współpracy, skłonić? Jakie ustroje polityczno-gospodarcze mogą do tego typu współpracy najbardziej skłonić? No i na pewno trzeba sobie powiedzieć, że komunizm z dobudówką socjalną, bo nie musi być z dobudówką socjalną, patrz Korea Północna, to jest taki komunizm, można powiedzieć, bez dobudówki socjalnej. Tam jest jakiś socjal, ale ogólnie tam ludzie głodują, a więc tam jest taki, można powiedzieć, już prawie hardkorowy komunizm. Podobnie było w Rumunii, jak był Czałczesku, to też był typowo hardkorowy komunizm, że ludzie głodowali i mieli po prostu przewalone, no totalnie, a więc to były typowe komunizmy bez dobudówek socjalnych. Bo komunizm, kapitalizm, monarchizm, oligarchizm, to są ustroje gospodarcze, a socjalizmy to są dobudówki do ustrojów. One mogą, nie muszą być. Ale same socjale i socjalizmy nie są stricte czystymi ustrojami, tylko dobudówkami ustrojowymi. A więc w takich ustrojach właśnie komunistycznych, no to jest na zasadzie, czy się robi, czy się leży, to się należy i tam nie ma się co też za dużo wychylać, bo sam ustrój komunistyczny trzyma, że tak powiem, kapitał za gardło
i powoduje, że nie można kumulować kapitału, bo taka jest główna koncepcja ustroju komunistycznego, a więc zarazem jak nie można kumulować kapitału, to nie można... To też wielu ludzi wtedy traci motywację do jakiegoś tam nadgorliwego działania, no bo i tak co tam więcej, to nie można, bo mi zabiorą, nie? A więc to jest główny klucz, który jest demotywatorem w komunizmie, w którym właśnie z automatu wręcz ustrój narzuca, żeby się nie wychylać i faktycznie ludzie się nie wychylają i zazwyczaj to popada w stagnację. To jest ten główny klucz, błędny klucz niszczycielski w komunizmie. A w kapitalizmie, liberalnym kapitalizmie zaznaczam, znowu tym najbardziej błędnym kluczem jest brak ograniczeń, że owszem, jak najbardziej kapitalizm nakłania na kumulowanie kapitału, na to, żeby właśnie się bogacić, żeby rozwijać swój majątek i tak dalej, ale nie ma w tej kumulacji kapitału ograniczeń, a więc można się na maksa dorobić, wręcz do jakichś absurdalnych, gigantycznych majątków, co wiadomo, że zawsze się dzieje kosztem pozostałych uczestników tej działalności gospodarczej, no bo zasobów na planecie nie da się jakoś napompować, nadmuchać, żeby ich nagle się tutaj powiększyło kilkakrotnie, tylko po prostu, jeżeli ktoś je wszystkie przejmie, ktoś je wszystkie będzie miał pod swoją pieczą, no to ktoś inny ich mieć po prostu nie będzie. I cała filozofia. A więc tu znowu właśnie kapitalizm powoduje zbyt dużą kumulację w jakiejś wąskiej grupie interesu, przez co pozostała grupa z braku znowu surowców, czyli i przestrzeni do działania, choćby chciała kumulować ten kapitał i tam więcej działać i tworzyć i tak dalej, to nie może. A więc z jednej strony komuna po prostu samo przejście swojego założenia ogranicza, bo przesadnie wręcz blokuje to kumulowanie kapitału i wtedy nikt nie chce się wychylać, bo i tak to nie ma sensu, bo mi zabiorą. A z drugiej strony właśnie kapitalizm powoduje, przez to, że jest brak ograniczeń, ja mówię o liberalnym kapitalizmie, że wąska grupa ma gigantyczny kapitał, a reszta po prostu już nie ma skąd tego kapitału pozyskać. I wówczas tu i tu są takie główne klucze, które powodują, że no nie chce się współpracować, bo tutaj za komuny nie trzeba, bo to nie ma sensu, bo i tak zabiorą, a tu znowu wąska grupa wszystko trzyma w garści i reszta praktycznie nie ma czym dysponować, no i też choćby chciała, to nie może. Rozwiązaniem na tego typu współpracę, taką mobilizację wręcz, współpracę mobilizacyjną, no nie mówię wręcz na miano wojny, bo wojna to jest czas hardkorowy i nikt by nie chciał cały czas żyć w takim hardkorze wojennym, bo to psychika by siadła, większość ludzi by wolała popełnić samobójstwo, jak żyć całe życie od urodzin do śmierci z pokolenia na pokolenia w takim hardkorze. Taki nam postęp wojenny nie jest potrzebny. Ale na chociaż część tego, takiej ambicji współpracy, jak właśnie ma to w miejscu w wojnie, to jest system chiński. Tu was właśnie zdziwię. Właśnie chiński. Połączenie kapitalizmu z komuną. A więc coś takiego, że ten kapitalizm jest jak najbardziej, to kumulowanie kapitału jest jak najbardziej wskazane, nie tak jak za komuny, że praktycznie są takie rygory ograniczające, że no, jak nawet mam chęć i mam inteligencję, to i tak tego nie będę robił, bo i tak mi zabiorą. Tylko nie, tu jak najbardziej, kumuluj kapitał, rozwijaj biznes i tak dalej, ale do jakiegoś limitu. Do jakiegoś poziomu, całkiem wysokiego poziomu, ale nie nieograniczonego poziomu, tak jak to jest w różnego rodzaju liberalnych kapitalizmach. I faktycznie, patrz na Chiny, to tam, jeżeli chodzi, pomimo że Chińczycy nie są twórczym narodem jako genetycznie, jako nacja, nie mają takiej tendencji do robienia jakichś zupełnie przełomowych wynalazków, jak na przykład Europejczycy, jak biali ludzie ogólnie, to właśnie system komunistyczno-kapitalistyczny pozwala na dużo większą inicjatywę współpracy jak system kapitalistyczny czy system stricte sam komunistyczny. Zapraszam do dewagowania, myślenia, zastanawiania się nad tym. Są to cholernie ważne tematy, komentarze i tak dalej. See you later.